Zdrowy i aktywny tryb życia prowadziła dzisiejsza wyjątkowa solenizantka. Nigdy nie traciła pogody ducha, była pracowita i spokojna, a to stało się przepisem na piękny wiek. Pani Joanna Kozak, mieszkanka Stobrawskiego Centrum Seniora w Kluczborku, skończyła dziś 102 lata. W uroczystości towarzyszyła jej liczna rodzina i znajomi, a także nasza dziennikarka Natalia Janus-Hempel. Gromkie 200 lat rozbrzmiało w Stobrawskim Centrum Seniora w Kluczborku. 200 lat, 200 lat, niech żyje, żyje nam, niech żyje nam. Pani Joanna Kozak skończyła dziś 102 lata. Jej receptą na tak piękny wiek jest między innymi dieta. Ja zawsze to jadłam, co mi nie szkodziło. I to było dużo rzeczy w domu takich, bo moja mama to lubiła. Mówi, ja popróbuję, jak mi nie będzie smakowało, to musisz na nowo zrobić. Seniorka jest matką czwórki dzieci. Doczekała się 12 wnucząt i 15 prawnucząt. Rodzina towarzyszyła dziś solenizantce i wspominała, jaka była za czasów młodości. Miała rytuał takiego stałego odpoczynku. Ale to już w późniejszym wieku, ale tak gdzieś do 90 to na ogrodzie pracowała. Zawsze była dobrą kobietą, może dlatego, że nie była i długo spała. Jak szła o godzinie już tak od 90, jak szła o godzinie 8, to do godziny 8 spała. No, była zawsze konkretna, niezwykle pracowita, opiekuńcza. Niewątpliwie najlepsza mama, jaka muszę sobie wyobrazić. A to chyba najpiękniejsze słowa, jakie można usłyszeć. Pani Joanna nie traci pogody ducha, choć jej życie nie zawsze było usłane różami. W czasie wojny od 1939 roku do 1945 roku przez 6 lat była wywieziona na pracę do Niemiec przez hitlerowców. No w ogóle mama miała ciężkie życie. Musiała nas czwórkę w tych trudnych czasach komuny wychować, wykształcić. Była bardzo pracowita, była bardzo dobrą kobietą. I taka jest do dziś, bo w domu seniora ma wielu znajomych. Jest bardzo otwartą, ciepłą osobą. Wydaje mi się, że bardzo dobrze jej się żyje. Wszyscy ją lubią, chwalą i miło spędzają czas. Czego sama pani Joanna życzy sobie z okazji 102 urodzin? Żeby tylko jeszcze trochę pożyć. A my życzymy, żeby tak do 200. I to w pełnym szczęściu, a przede wszystkim zdrowiu. Natalia Janus-Hempel, Kurier Opolski.